Patrycja. Gdzie wy są? Nie. Słyszałem, stroili się. Orkiestra! Instrumenty same nie zagrają! Zagrają! Próba! Zaraz. Czy byli? Jeszcze nie przyszli? Czy byli już poszli? Orkiestra! Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi, że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi. Crescendo! Wreszcie rzekł! Zgładzę ludzi, pożalni, że ich stworzyłem. To dlatego uciekli. Partytury się przestraszyli. Tchórze. Dobrze, że wy jesteście. O. Zaraz, widziałem. Ptaszyna. Ptaszyna przyleciała. Dzień dobry. Leciała, leciała. Przysiadła. Jest. A tu mleko pod nosem. To... Też widzę. Kotek mleczko chłeptał. A właśnie, że nie. O, rechoczą. Żaby! A ten z tyłu widzę z takim nosem, to chyba orzeł wszedł na sępa. A właśnie, że nie. Nie. Skoro nie ma między nami ludzi... To widać ludziami. Orkiestra! No nie patrz się jak ciele na malowane wrota, bo jeden człowiek jest. Ale i on, przyznam się. Nie ma nic do orkiestry. Prawdę powiedziawszy, siwinia. Ukryła się przed panem. Tak. A propos. Siwinia. Gienek. Korba. Zazwyczaj tu stał. I jak co piątek kręcił, a jeżeli tylko fałszywie zakręcił, to mówił: świnia. Z obory, a my jesteśmy w filharmonii!
Largo. Tylko Noego darzył Pan życzliwością. W przyjaźni z Bogiem Noe żył. Zresztą było gorzej. No przecież. Spóźniają się. Kiedy orkiestra się spóźnia, trzeba grać to, co już było grane i zostało nagrane. Małpa. Prototyp ludzkiego kształtu. I cechy zwanej małpowaniem. Powtórzy to, co już było grane i zostało nagrane. Czymś szorstkim i łagodnym. Czymś czystym i grzecznym, swojskim i obcym. Czasem przetecznym miejscem, gdzie błazen z mędrcem z chacki sobie czynią tego wszystkiego jestem i pragnę być skrzynią, zarazem gołębicą i wężem i świnią, zarazem wężem i świnią, zarazem gołębicą, wężem, świnią, zarazem gołębicą. Zaczęło się płyta. I wężem. No właśnie, ile razy można powtarzać te same błędy? Gołębicą, wężem, świnią, gołębicą, wężem, świnią, a może... O! Dla odmiany! Kozą! Eugeniusz. O. Z domu broda. Po babce Zinger. Thank you.
brzmienie, dno. To znaczy, oczy ich nie widzą, uszy nie słyszą, serca nie rozeznają, pójdą na dno. No właśnie, brzmienie, dno. Zaraz. Jeżeli nie ryba, to kto? On świetnie radzi sobie zarówno pod powierzchnią wody, jak i na powierzchni ziemi. No właśnie, bagna. Zamieniają światłość na ciemność, a ciemność na światło. Pójdą na dno. Giemek. Wyciął. Nie miał poczucia rytmu. Dlatego gruby mu pokazywał. Gruby z kolei skakał po tonacjach. To zazwyczaj kończyło się w ten oto sposób, że instrument był możliwy tylko do użycia w przypadku sekcji rytmicznej. Jeżeli chcesz ocalić złoczyńcę, nie możesz go nie karać. Ja daję im, mówiłem, pan wyciągnął swoją rękę i ukarze. Przyznam się szczerze, że orkiestra, kiedy jeden jest głuchy, a drugi nie ma poczucia rytmu, no nie ma przyszłości. Dlatego liczyłem, że może syn tego, który skakał zwykle po tonacjach, czyli kangura, może on poradzi w tej trudnej sytuacji. Dlatego jedyne, co daje nam nadzieję, to partytura. Dlatego tylko partytura, tylko ona. Presto, prestissimo. Rzekł pan do mojego, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, ja zaś spuszczę na ziemię potok, który będzie trwał 40 dni i 40 nocy, żeby zniszczyć, co żyje na ziemi.
Orkiestra nie ma żartów! Orkiestra! Musimy się ratować. Zaraz, zaraz. Słyszałem jednego, który podczas kiedy krokodyl miał swoją solówkę, szeptał: wariat do siebie gada! Ze zwierzętami żyje pośród przedmiotów przez nas porzuconych. Gdzieś tu jest, chowa się. Głupi o mnie mówią. Ja może jestem, ale lew. Nie. Chyba wie, partytury się przestraszyli, że potop, że zagłada i teraz, o, siedzą tam w świątyni, na modłach. Wyobraźcie sobie, tam w świątyni, na modłach, a tu hosanna na wysokości. Orkiestra! Grają bez was! Ha 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 ha!
składania trzech ofiar. Pan nienawidzi całą duszą waszych świąt i uroczystości, stale mu się ciężarem, choćbyście nawet mnożyli modlitwy, on ich nie wysłucha. Ta kakofonia dźwięków musi mieć porządek. Od porządku jest partytura. Dlatego wróćmy raz jeszcze. Allegretto! Rzekł pan. Prowadzę na ziemię po to, aby zniszczyć wszelką istotę, w której jest tchnienie życia. Zaraz, zaraz. W tę kakofonię dźwięków. W ten koncert bez orkiestry. Wkrada się... Wio! Ten, który czeka na swój moment, na swoje dwa dźwięki. Podczas kiedy on grają godzinę, dwie, on ma swoją minutę. Tak. Otworzył się upusty. Niebios i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia... rozpadnie się na drobne kawałki. Ziemia... pękając wybuchnie. Ziemia zadrgawszy rozkołysze się. Partytura, batuta, filharmonia. Rzekł pan, weź do arkibrazy z żoną, prowadź tam po parze samca samicę. Każdego gatunku, tak?
Tatwa i... Bydła, zwierząt bym zająć. Wejdź do arki wraz z żoną. Zaraz. Prowadź tam po parze. O. Samca. Samice. Wejdź do arki wraz z żoną. Skąd się to nadało na żonę? O! Jest żona! Sama się zgłosiła. Która pierwsza była? Ja. No to proszę, zapraszam. Materiał na żonę. Kogo mamy zabrać? Ptactwo, bydło i zwierzęta. No właśnie, to wybieraj. Tylko po parze, chodź. Jest już jeden. Idziesz z nami? Chcesz zostać tu i zostać zalany? Tak? Dobrze. Po parze. Tak? Idziemy? Tutaj się zgłaszamy. O, ale to jest para niemieszana. To idzie. O, to chodź. Chodź. Koniecznie. O. Idziesz z nami? No chodź. To już będzie. To jest ptactwo? Bydło, zwierzęta pełzające? Co to jest? Dobrze, niech będzie. O, tu już widzę, że są pełzające. Ale może nie na czworakach. Chodź na nogach, no. Dobrze. Tak? Po parach. W parach. Bardzo proszę tutaj. Mężczyzna jest widziany po drodze, wybiera sobie parę i zapraszam na arkę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Zapraszam parami. Dobrze. Proszę bardzo, proszę sobie wybrać. Zwierzęta pełzające wybierają według swojego gatunku. Parzystokopytne również. Może być tutaj? Bardzo proszę. Tu i na mój znak batuty będziemy grali. Bardzo proszę. No, idziemy tutaj. O, to jest parzystokopytne. Wiemy, jak będzie. Dobrze, chodź tutaj. O, bardzo proszę. Tylko pamięta, od siebie, nie do siebie. O, będziemy kręcić. Od siebie. Dobrze, bardzo proszę, chodź. O, tam. Taki fantastyczny tutaj lew. Lew z lwem. Bardzo proszę. Tu jest instrument ma. O, dobrze. No, śmiało. Ryba jest dla pani. A, chciałeś tutaj, tak? No, dobrze. Można tu kręcić się i tam się kręcić. Chodź. Bardzo proszę. O, tu mężczyzna. Jak tu nie dosięgniesz, to tutaj zawsze się uda. Dobrze. Uwaga! Ha! No! Wszyscy są? Czy ktoś jeszcze? Tak? Szybko! Para! Musi być para, ale nie. Para to jest mężczyzna i kobieta. Proszę pamiętać. Tutaj mężczyzna. No, bardzo proszę, bardzo proszę. Mężczyzna jest, kobieta jest. Uwaga, spóźnialscy! Bardzo proszę. Na mój znak, wiesz? Na mój znak. Na mój znak. Tak, na mój znak. Na mój znak. O tak, ale na mój znak. Patrzysz tu, a tutaj ja tam będę stał. Dobrze. Bardzo proszę. Tutaj, bardzo proszę. Tu zapraszam. Żyrafa. Tak, bardzo proszę. Bardzo, tu możecie wejść. Wejdźcie, bardzo proszę. O! Pełna orkiestra jest, uwaga. Tak? A, dobrze. To chodź, wiesz co tu? Tu jeszcze koza jest bezpańska. A widzę, że ty masz wiele wspólnego z kozą, więc... O, proszę bardzo. Tu, zobacz, taki, o, i te strony, dobrze. Krótka instrukcja, prostujemy batutę. Uwaga! Piano oznacza cicho albo w ogóle, forte oznacza głośno, tak? Dobrze? Teraz piano i uwaga, teraz będzie forte. Pryszne źródła wielkie odchłani i podwaliny ziemi.
piano, piano, piano. Przejść bezpiecznie po mostem. Bardzo dziękuję orkiestrze. A teraz zmuszony jestem podziękować temu, dzięki któremu udało się. Hosanna na wysokościach. Panie, sławić Cię będę i wielbić Twoje imię. Ty bowiem ocaliłeś mnie przed zgubą. Uchroniłeś przed klęską. Ty ocaliłeś mnie od dołu samounicestwienia. Żywy, żywy, będę Cię wysławiał. O! No właśnie. I co teraz? Partytura skończona. U mnie na arce, z tego co widzę, patrzcie, krokodyl. Z kangurem wspólnie dzieci wychowują, a małpa z kozą w przyjaźni przestają. Żyrafa ze słoniem umawiają się na przechadzki. Po co mi na ląd? Po co na ląd? Płynę dalej. O, płynę. Come on.
Zarazem gołębicą i wężem i świnią. Zarazem gołębicą i wężem i świnią.